5 grudnia 42 roku. Wieczorem w Théâtre des Ambassadeurs na Clotilde Menil, La Parisienne, Henri Becka i Nigdy nie chodź nago, Fedu z Alice Kozea. Trzeba naprawdę podziwiać ilość wariantów, na jaką potrafili zdobyć się autorzy sceniczni francuscy, jeżeli chodzi o tak zwany trójkąt małżeński. Bo żeby ze zwykłego trójkąta stworzyć tyle trójkątnych figur, trzeba naprawdę pomysłowości. Clotilde Menil została wystawiona po raz pierwszy w 1885 roku i natychmiast uznano ją za utwór klasyczny. Niedługo potem przechodzi do komedii francuskiej. Wielka reżan umacnia jej chwałę swoim talentem, grając Clotilde w vaudeville. Jednakże największy sukces zapewnił tej sztuce Antoine w swoim teatrze. W czasie całego wieczoru zastanawiałem się na próżno, co było w tym klasycznego i wskutek czego sztuka ta przeszła do żelaznego repertuaru sceny francuskiej. Clotilde Menil jest żoną starszego pana, który chce otrzymać jakieś wyższe stanowisko w administracji. W domu bywa przyjaciel męża, który dzięki tej przyjaźni jest także przyjacielem żony, mówiąc językiem przyjaznym. Clotilde jest sprytną samiczką, jak wszystkie kobiety głupie. A żeby umożliwić mężowi utrzymanie upragnionego stanowiska, co jednocześnie pomoże do ustalenia się w znaczeniu sprawność, zaufanie, spokój, jednym słowem PKO w miłości, stosunków między nią i kochankiem, Clotilde puszcza się marginesowo z jakimś ustosunkowanym młodzieńcem. Mąż uzyskuje stanowisko, kochanek wraca do swojej roli, wszyscy są zadowoleni. To wszystko przez 3 akty. I żeby to chociaż było pikantne, jest płaskie. Cała intryga, jeżeli to w ogóle można tak nazwać, jest zupełnie mechaniczna. Czuć w tym konstrukcję, oczywiście niepozbawioną precyzji, ale zupełnie bez nerwu. Clotilde jest skończonym typem paryskiej bourgeois. Z zupełnym chłodem przeprowadza swój plan, zachowując wszystkie pozory dobrej żony i, co najważniejsze, wiernej kochanki. Bo w tej sztuce wysuwa się na pierwszy plan nie zdrada męża, lecz zdrada kochanka. Kochanek podany tu jest od pierwszego aktu jako zupełnie zrozumiała część domu Dumenilów. Konflikt to zdrada kochanka. Wszystko razem matematyka, zimna i bez omyłek, bez kropli już nie tylko uczucia, ale nawet zmysłów. Nikt tu nikogo nie kocha, ani specjalnie pożąda. Wszystko jest dobrze załatwioną transakcją. Dla wszystkich pod przewodnictwem sprytnej Clotilde. Mąż utrzymuje upragnione stanowisko. Kochanek, chwilowo zdesperowany, że utracił nie tyle względy, co swoje wtorki i piątki, dla których już tak się przyzwyczaił, że nie umie sobie wyobrazić innego życia, odzyskuje swoją rolę i po chwilowej burzy widzi się znów posiadaczem swoich wtorków i piątków. A Clotilde? Dzięki stanowisku męża podniesie się o jeszcze jeden stopień wyżej w hierarchii towarzyskiej, mając szersze pole do popisu dla swojej dyplomacji, ogólnie szanowanej, a to najważniejsze, kobiety światowej. I tak w nieskończoność, aż do klimakterium, gdy na odmianę stanie się dewotką. Może jednak rzeczywiście to jest klasyczne, bo Clotilde jest klasyczna, jej spryt jest klasyczny, jej hipokryzja jest klasyczna. Jej specyficzna inteligencja francuskiej samiczki jest klasyczna. Poza tym mąż jest klasyczny, kochanek, dla którego wtorek i piątek w karecie i w hotelu z Clotilde jest funkcją, też jest klasyczny. Wreszcie cała intryga jest klasyczna, nie mówiąc o języku naprawdę klasycznym.